Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś go zapytał: Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni? On rzekł do nich: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam. Lecz on wam odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy z tobą i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz on rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w Królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi i są pierwsi, którzy będą ostatnimi. Wąskie drzwi wskazują na dwie sprawy. Na trudności związane z prowadzeniem pobożnego życia, życia w karności i posłuszeństwo Panu Bogu. Oraz na stosunkowo małą liczbę tych, którzy taki styl życia obierają. Nie jest łatwo w naszym życiu być zdrowo religijnym. Nie jest łatwo. Trzeba rozeznawać. Niektóre osoby mają na nas niedobry wpływ. Także osoby, które są chrześcijanami, katolikami, które się modlą. Czasami ta pobożność może być wypaczona, zrażająca innych do Boga, do Kościoła, odrzucająca wręcz. Proszę zauważyć, że to, co jest dla nas najtrudniejsze, to dobra modlitwa, to dobra, zdrowa religijność. Jezus mówi w Ewangelii, że będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jest to przestroga i groźba zarazem, bo piekło naprawdę istnieje. Jezus często posługuje się obrazem ognia, ciemności, płaczu, zgrzytania zębów. Do czego w ten sposób nawołuje? Do nawrócenia i pokuty. On przypomina, że ten, który wchodzi na drogę nawrócenia, ten nie będzie potępiony. Bóg objawia się jako miłosierny, jako zwycięski. I potępienie oznacza realną możliwość odwrócenia się człowieka od Boga i odrzucenia Jego bliskości. To nie Bóg potępia. To człowiek wybiera życie bez Niego. Boże, nie interesujesz mnie. Ale proszę zauważyć, jest jeszcze taka rzecz. My często wierzymy w Boga, jesteśmy ludźmi religijnymi, ale nie wierzymy Bogu. Tam, gdzie nie wierzy człowiek Bogu, tam nie jest możliwe nawrócenie, a nawet zbawienie. Bo co to znaczy wierzyć Bogu? To uznawać, że w moim życiu niezbędną jest niedzielna Eucharystia. Że w moim życiu niezbędna jest częsta spowiedź, nie raz w roku. Raz w roku to jest dramat. Proszę raz w roku zjeść śniadanie, raz w roku zjeść obiad, raz w roku napić się wody. Nie można raz w roku się spowiadać. To jest zabójstwo dla ducha, to jest zabójstwo dla swojej wiary, to jest niszczenie wiary. Piekło nie jest skutkiem potępienia ze strony Boga. Bóg nie potępia, człowiek się potępia. Człowiek wybiera potępienie, ponieważ nie chce w swoim życiu kierować się prawami, które Bóg mu proponuje. Jeśli istnieje potępienie, to ono nigdy nie pochodzi od Boga. Może być jedynie skutkiem odmowy miłowania.
Kiedy Bóg mówi, będziesz miłował, człowiek mówi, nie będę miłował. Będziesz słuchał, człowiek mówi, nie będę słuchał. A nie słuchać oznacza nie być posłusznym. A nie być posłusznym oznacza być ślepym. Ślepym. Nie iść drogą, która jest dla mnie oświetlona przez Niego. Piekło jest stanem całkowitej samotności, całkowitego oddzielenia. Piekło naprawdę istnieje. Święty Izaak Syryjczyk uczył, iż grzesznicy w piekle nie są pozbawieni miłości Boga. Ta sama miłość staje się cierpieniem dla jednych, a radością i szczęściem dla drugich. Pamiętam księdza profesora Baltera na wykładach, jak mówił, że wszyscy możemy przebywać razem, i zbawieni, i potępieni. Jedni patrzą na Pana Boga i przeżywają stan radości, a inni patrzą na Boga i przeżywają stan udręczenia, stan wewnętrznego rozdarcia, zniszczenia. Ogień piekła może być jedynie ogniem nieprzyjętej i nieurzeczywistnionej miłości. I takie jest duchowe rozumienie piekła. Potrzeba sobie postawić pytanie, czy ja wybrałem drogę do nieba i czy konsekwentnie podążam do Niego przez wąską bramę, przez wąską drogę.